O, i nawet jest po polsku. To sobie zrobimy tutorial w takim razie. Gra nazywa się Hero Strike. Ojojojojojojojoj, jakiś to ma prędkość. Naciśnij joystick. No. Dotknij palcem ekranu, ok? Coś tak topornie. Przeciągnij i zwolnij joystick, aby zaatakować ręcznie. Dobra, a tak to po prostu wybiera mi najbliższego, jak nie przeciągnę joystickiem. Aha, tak to działa, dobra. Wspaniały jest, szybki łuczniec. Dobra, przejdźmy do następnego obszaru. Furii. Dobra, użyję Furii. Wow, Furia jest niezła. Już po Furii? Czemu oni nie strzelają do mnie? I skrzynię i zbierz okup. Dobra. Ciekawe, czy w to ludzie grają, ale to się zaraz przekonamy. Przejdę tutka. O kurde, panie! Na wyższy poziom awansowałem, dobra. 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 To dawać w takim razie boty, czy co tam jest. Co za kiera. Nie jest źle tak naprawdę, fajnie się to rusza. Myślałem, że będzie gorzej, jak na tym tutorialu tak patrzyłem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała normalna gra. Hero Strike, dokładnie się nazywa ta gra. Bot 1, bot 2, bot 3, bot 5. Dobra, to lecimy. To będzie jak czołg, że będzie można raczej gdzieś tam z tyłu nie ryzykując nic. Dobra, mogę dodać.
Ja nie żyłem sobie. Ja się zastanawiałem, dlaczego tu nie ma dźwięku. A to moje słuchawki wylazły. Dobra, to jeszcze tu zobaczymy. A, nie ma. Znajdź mecz. Znowu z botami. Dobra, dawaj bota. Są te moje pomagiery. Dobra, idę się uleczyć trochę. Tam jest coś dużego. Nie bardzo wiem, gdzie są moje pomagiery. A ja za dużo energii nie mam. Nie kumam. Nie kumam, jakim cudem wygraliśmy. Chyba chodzi tylko o tą dużą skrzynkę, coś by było dziwnego w tym. Odbierz swoją nagrodę. Dobra. O, chyba nowa postać. Nowy bohater. Dobra. Zmień swojego bohatera. Tego mam na okresie próbnym, tego mam... Wow! Mogę go ulepszyć. Dobra. Go też mogę zresztą ulepszyć. Dobra. Róbmy na razie to, co każe, bo... Dobra, zagram teraz inną postacią. Tu są jakieś gildie, widzę, bo jest napisane brak gildii. Cały czas z botami. Aha, teraz gram takim, co wali na dalekie dystanse. Double kill! Ale mnie ktoś przygrzmocił strasznie takim... Dobra. Trzeba to rozwalić jak najszybciej, zgarnąć to, co jest do zgarnięcia i wygrać. Dobra. Znowu double kill. Aj, nie trafiłem. Czyli to może być też na czas. Gdzie tu jest czas? Na dole jest, dobra. Legendary.
Dedłem na koniec od bota. No ale było nieźle. No dajcie normalnych, żywych ludzi, a nie same boty. Chociaż na razie możliwe, że nie jestem gotowy. Awans na poziom trzeci. Okej, okej, okej. Gratulacje, Battle Royale. Uwielbiam Battle Royale. Dobra, solo. Kurde, no. Cały czas mi każe robić tamto. Oglądnij reklamę. Nie chcę. Umiejętności. Wszystkie na okresie próbnym. Dobra, to na razie nie będziemy tego... A, bo tu mam gdzieś update, widziałem. No spoko. Jest to zupełnie inaczej rozwiązane niż... Alright. I standardowo jak do tej pory. Pierwszy zakup. Otrzymaj pierwszy zakup za pierwsze doładowanie. Nie chcę. Dzięki, Kolo. Dobra, weźmy okres próbny. Siana. A na ile jest ten okres próbny? Ale sprawdźmy, jak to się gra tym. Solo Battle Royale. Zobaczmy, jak to wygląda. No chyba lepiej to wygląda niż ta gierka, którą grałem wcześniej. Mayhem bodajże. Zagrałem raz i stwierdziłem, że więcej nie gram. Jakieś boty okrutne. Bo jest za łatwo. Dobra. Tak, na pewno lepiej to wygląda. A co tu mam? No tutaj widziałem typa. Czy mi się przewidziało? Planszeta się będzie zmniejszać, czyli standardowo. No fajnie, fajnie to wygląda. Gdzie są te ci przeciwnicy? Jest napisane, ile zostało? 5, dobra, widzę. W prawym górnym rogu jest taki jakiś napis sugerujący. Skill up. Gdzieś tu słyszę. Dobra, zostałem tylko ja i jeden przeciwnik. No musiały to być boty. Albo super słabi przeciwnicy, bo to też tak, taka możliwość istnieje. Dobra. Menu główne, no tą postacią faktycznie się fajnie gra. Ciekawe, przez ile ją będę miał. No tamta postać, ta taka z kulką, jest dużo słabsza. Dobra, jeszcze weźmy to, skoro jest na okresie próbnym, ale to z łukiem jest super. To jest idealnie mój styl grania, bo ja lubię na odległość, lubię dystansem takim. Ten jest jednak takim zupełnie odmienną postacią. Tu będę już musiał zdecydowanie uciekać lub grać z zaskoczenia. A nie do końca tak jest, bo jak mam tego ulta, to jestem nie do zabicia.
zostało 10. 9. Skill up. Czy zdążysz to rozwalić, bo może być znowu ten skill up. A to jest zdecydowanie potrzebne. Dobra, mam znowu jakiś dodatkowy skillek. Mam tą petardę, gdzie mnie nikt nie zabije, jak to włączę. Muszę jednak przypomnieć, że to w dalszym ciągu... Aha, to są nowe te skrzynki się pojawiają do rozwalenia, okej. Muszę przypomnieć, że to mogą być dalej boty. Zostało 5. Tam jest. Ten był dość przytomnym graczem. Oto sukin kotor. Dobra, zostało 3. Ja mam mało energii dość. Ale postaram się to jakoś nie w tę stronę. No fajne, fajne. Moim zdaniem troszkę przywolne. Dobra, udało się. No fajna ta postać też. Mocna. Czyli te niedarmowe są całkiem spoko. Zobaczmy tą ostatnią. Co to jest? Zabójcza związka. Dobra. Ej, ale ja nie chciałem tą postacią, chciałem inną. Aha, takie buty. No gdyby nie przycinki. Dobra, znaleziono mecz. Ciekawe, czy są inne plansze w takim razie. Nie chciałem grać tą postacią, no ale dobra, już niech będzie. Z botami sobie poradzę, gorzej jakbym miał grać z prawdziwymi ludźmi. Ach, wiązka nie weszła. Dobra, tu jest coś, co może mi uratować tyłek. Zostało 7 przeciwników. Nieźle, nieźle. To bardziej przypomina Brawla niż poprzednia gierka, w którą grałem. Tak wiadomo, że nie do końca, ale...
jest na pewno trudniejsza i bardziej trzeba to przemyśleć, gdzie się idzie i po co się idzie. Dobra, z 5 zostało. On gra tym darmowym, to powinienem go rozwalić. Dobra, ładnie to rozegrałem. I tylko on został już. Spadłowa, lap się. Aj, nie trafiłem. Cóż. Dobra, dawajcie tę ostatnią postać darmową, która jest. Chociaż ta... Słabo mi się podoba ten skill, który mam. Dobra. Muzyka w grze też mi się słabo podoba. O! Co on tak bezdźwięcznie wali? Bez głosu w ogóle. Okej, okay, czyli tu podobnie jak w Brawlu są te paski na dole, ja nie kumałem tego, a trzeba to kumać. Dawać mi tu energię, pan... Ja normalnie zginę zaraz od tego. Energy! Nie zdążymy nawet ulta zobaczyć, coś czuję. O, jest jakaś energia. Tu też. I tu, dobra, jest dobrze, jest dobrze. To jest trochę wolniejszy i to jest męczące, ale tam jest jakiś typek. A, jest duża skrzynka. O kurde, te bomby są wkurzające. Aż to sukin kot. Ciężkie te boty. No tak to wygląda. Mamy 26 minutę, także nie mogę przeholować. Być może uda się nagrać drugą część. Na razie na tym poprzestaniemy. Nie pamiętam, kto mi tę grę podpowiedział. Możliwe, że któryś z widzów. Jest fajna. Jeżeli okaże się, że nie ma tutaj botów, tylko normalnie są gracze, to będzie całkiem fajnie. Muszę sprawdzić, jakiej to jest firmy, muszę sprawdzić, jakie inne gry są tej firmy. Dzięki za oglądanie, do zobaczyska. Nara!